Moi kochani, popcorn to jest rzecz, którą chyba uwielbia każdy. Popcorn solony, popcorn słodki, popcorn maślany. I przede wszystkim popcorn jest w kinie i kino jest po prostu takim wyznacznikiem popcornu. Nie wiem jak wy, ale ja idę do kina dla popcornu, a nie dla filmu. Nie wiem jak wy, ale ja idę do kina na czas, a nie dla popcornu, a nie dla filmu. No to fakt, ona jest wyjątkiem, ale większość z was... Jeszcze widzowie, biorę sobie dodatkowy sos serowy, dostaję w takim pojemniczku albo taką dodatkową porcję i to jest tyle sosu serowego, to jest tak dobre! I idziemy do kina jutro. A jak zostanie potem ten sos serowy, to wtedy biorę od Pawła popcorn i jem popcorn z sosem serowym. No. Później plus 5 kilo. Ale przechodząc do sedna, mamy popcorny z każdego większego marketu w Polsce. Wszystkie popcorny są solone. I dzisiaj zrobimy sobie wielki test popcornów, zobaczymy, który jest najlepszy, bo na pewno niejednokrotnie szliście i kupowaliście taki gotowy popcorn, nie taki do wrzucenia do piekarnika, tylko taki, i jedliście go po prostu, a się okaże, że na przykład ten jest gorszy od tego, albo ten jest lepszy od tego. Zobaczymy, to się okaże. Nasz test klasycznie będziemy robić na ślepo, czyli nie będziemy wiedzieć, jakiej firmy popcorn jest przed nami i po prostu będziemy jeść oba, wybierać ten, który nam bardziej smakuje, ten zostaje, ten, który nam nie smakował, idzie, dostajemy kolejny i tak dalej, aż na końcu zostaną nam dwa popcorny, czyli jeden ulubiony mój, jeden ulubiony Pawła i to będą nasze top wybory. Dokładnie tak. I ważna sprawa, moi drodzy, ogarnęliśmy też popcorn z kina. Popcorn w kinie ma na tyle specyficzny smak w stosunku do tych popcornów, że wydaje mi się, że on powinien się wyróżnić, ale to się okaże. Popcorn mamy z multikina. Tak, z multikina, no. Stwierdziliśmy, że nie będziemy jechać do Heliosu i do multikina, bo to są dwa najpopularniejsze kina w Polsce, tylko po prostu weźmiemy z jednego. Tak, żeby po prostu była taka ciekawostka, czy ten popcorn z kina różni się od tych popcornów takich z paczki. I czy od razu go poznamy? Zaczynajmy. One się różnią, kolorem się różnią i wielkością też mam. Nie spodziewałem się tego, myślałem, że każdy popcorn będzie identyczny. W ogóle widzowie, możecie dać znać w komentarzu, jaki wy popcorn najczęściej jecie. Czy jecie właśnie taki z paczki gotowy, czy jecie ten taki, co się robi w mikrofali, czy na przykład samemu robicie popcorn. Można na patelni, nie? Ja na przykład kiedyś za dzieciaka na patelni robiłem, dopóki nie spaliłem domu prawie. Na szczęście prawie. Ale był duży dym. Wszystkie okna musiały być otwarte przez 3 godziny. Ja też kiedyś prawie spaliłem. Ale to nieważne, nie o tym ten film. Są też takie maszyny, tak jak twoja ciocia miała w Stanach. Tak. Takie do robienia popcornu. Mega fajna opcja. I zanim my przejdziemy do testu, to wy przejdźcie na dół i zasubskrybujcie ten kanał, żeby żaden kontent was nie ominął, zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej testów, takich typowych rzeczy, które na co dzień kupujecie, bądź jecie, bo fajnie jak ktoś się przetestuje i sprawdzi. No, tak. Możemy zaczynać. Mam wrażenie, że popcorny generalnie nie będą się niczym różnić, ale wydaje mi się, że mocno się zaskoczy, tak jak przy wodach na przykład. Mam wrażenie, że ten popcorn jest jakiś taki mało rozpływający się w ustach, tak się rozpada, nie? No. Dobra, a ten? Ten się mało rozpada w ustach. On się rozpływa, on jest taki gąbczasty. W sensie, że go gryziesz, jest taki efekt gąbki. Według mnie popcorn właśnie powinien być taki gąbczasty. Że ty go gryziesz i nie jest tak, że on od razu się rozpada, tylko go jeszcze tak sobie żujesz. Strasznie jest to, bo popcorn jest strasznie uzależniający. Jest. Bierzesz jednego, też musisz wziąć całą paczkę. Ten mi bardzo smakuje. Ten jest lepszy. No. Jest właśnie taki bardziej rozpływający się, a ten jest rozpadający się. Jest taki bardziej, że czuć jakby smak go. I tu nie chodzi mi o jakby poziom posolenia, po prostu bardziej czuć smak. Ten jest bardziej słony niż ten, ale ten jest lepszy. Ten jest lepszy w smaku zdecydowanie. Ej, mocno się różnią te popcorny. To są dwa zupełnie inne popcorny. No, ja jestem w szoku. Myślałam, że nie będzie aż tak dużej różnicy. Ten jest ok, ale wolę ten. Ten jest zdecydowanie ciemniejszy, jakby był taki trochę spalony. No właśnie, patrz, tu normalnie mam spalony popcorn. Ej, on smakuje jak spalony. Ale on jest niedobry. No, ja od razu odleję. Bierzesz go do buzi i czujesz jakby taki spalony popcorn. Spaleniznę normalnie czuć, co jest? I myślałam, że nie ma czegoś takiego w paczkach, że po prostu jakby tylko czujesz taką spaleniznę, jak chcesz spalić w mikrofali. Spalony jest ten popcorn, tragiczny. Jestem ciekaw, czy nam się tak trafiło akurat, no właśnie, czy on jest zawsze chciałam taki. Chciałam to powiedzieć, że jestem ciekawa, czy to po prostu taka jednorazowa akcja, że się po prostu im spalił, czy rzeczywiście tak jest. No normalnie ten popcorn jest zjarany, widzowie. No, dobra. Ten nie wygląda na spalony. Wygląda na bardzo ładny, taki maślany, dobry popcorn. Daje poluszkami. Czyżby Lorenz? No to. Obok lajkonika to piekli, albo w tym samym oleju są lajkonika. Nie czujesz tego? Bierz go do buzi, czujesz takiego paluszka. Efekt placebo, teraz jak mi powiedziałaś, to poczułem, ale to chyba tylko dlatego, że mi powiedziałaś, nie czuję. Ale ma taki dziwny posmak. Ale ciekawy jest ten posmak, on jest dobry. Ten posmak to jest posmak masła? Tak jakby on był mocno maślany? Mi smakuje bardziej ten, który był. Zdecydowanie. Każdy z nich generalnie był bardziej słony niż ten. Ten jest bardzo delikatnie słony. Także jak ktoś lubi mało słony popcorn, to od razu mogę go polecić. Zostaje dla mnie ten, który był. Kurde, no ja chyba mimo wszystko bardziej bym się tym delektował. Tak? No, ja zostałem ten nowy. Podoba mi się. Oho! Ale żółty! Maślany.
Czuć, że jest mocno topiony w tym maśle. Ej, ciekawy ten popcorn jest. Też masz tak, że musisz zjeść co najmniej garść, tak, żeby podsmakować? Bo jak weźmiesz jeden, to nie jesteś w stanie wyczuć smaku. Aż bym sobie obejrzał jakiś film. Ej, on podlatuje kinowym popcornem trochę. Nie wiem, czy to jest kinowy popcorn, ale podlatuje kinowym popcornem. Wydaje mi się, że jest za żółty na kinowy popcorn, chociaż mogę się mylić, bo w sumie w kinie jest ciemno i nigdy na niego nie patrzysz, ale zalatuje kinowym popcornem. Szczerze, posmakuj sobie ten na prawo. Który ci bardziej smakuje? Ten. A ja mam inny na prawo niż ty. No, właśnie, posmakuj. Ten popcorn smakuje jak taki giga naturalny popcorn, taki jakby był zdrowy, z lekką dawką soli. I jest fajny, ale to nie jest to, czego ja oczekuję od popcornu. Jak ja jem popcorn, to chcę poczuć tą sól, chcę poczuć to masło, chcę poczuć tą prażoną kukurydzę, która się zamieniła w popcorn. I to ci wydaje? No. Okej. Okay. Dla mnie to jest mega dobry popcorn i uważam, że to jest kinowy popcorn, ale szczerze bardzo smakuje mi ten, który miałam, więc ten oddaję. Mi się też wydaje, że to jest kinowy popcorn, zalatuje kinem, ja to zostawię. Jest bardzo dobry. Ja ogólnie lubię często takie rzeczy delikatniejsze. A ja intensywniejsze. Jak na przykład jemy jakieś frytki czy coś, takie w domu robione, to ja w ogóle nie solę, a Paweł dodaje tą sól. I zawsze się kłócimy i musimy mieć w osobnych miejscach wszystko, bo nie możemy się dogadać z tym. No, wyobrażam sobie teraz, że oglądam seans, przede mną stoi ten kwadratowe pudełko, ja biorę ten popcorn i to jest ten popcorn. Czy do tego taki sosik sterowy? I duża Pepsi do tego, ale cokolwiek do tego się napił, nie mamy niestety. Idźmy do kina. Dzisiaj? Może coś będzie. Zobaczymy. Widoki biały! Co jest? Skąd ten się wyrwał? Skipper jest żółty przy tym popcornie. Skipper będzie żółty przy tym popcornie, dosłownie. Patrzcie to, ten popcorn jest bialutki przy nim. Kiedy Skipper jest dość białym psem. Dożyć tak, nie? Paweł cię wybudził, tak? Jestem go ciekaw. Ja wiem, co to jest za popcorn. Od razu poczułam. To jest z niebieskiej kukurydzy, nie? No, bardzo dobrze znamy ten popcorn, bo zawsze jak jest u nas Julcio, to Julcio je ten popcorn. On jest taki smażony na oleju kokosowym. I to czuć. I to czuć mocno, nawet przy zapachu. Ale ogólnie? To jest mega dobry. Ale jest mega słony. Może ja trafiłem akurat na takie ziarenko. Ja w ogóle tutaj powiem sprawnicie. A po tym kinowym też w ogóle nie powinieneś czuć. No dobra, kinowy jest 20 razy bardziej słony. To jest... dobry popcorn, bo to jest w miarę zdrowy popcorn. No taki zdrowszy popcorn. Jest okej w smaku. Ale szczerze, jakbym miała zjeść popcorn, taki popcorn, no to wybrałabym ten, nie? A ja ten. Ten jest fajną alternatywą, po prostu tej na przykład ludzie nie może jeść za bardzo takich tłustych i słonych rzeczy, to jest super dla niego, nie? I też dla porównania, jestem ciekaw, czy jest różnica, nie wiem tego, ale w tym momencie macie kalorie przeciętnego popcornu tutaj, a w tym momencie macie kalorie tego popcornu. Także jak ktoś też chce zjeść i chce być bardziej fit, to może się okazać, że ten popcorn jest lepszy, bo jest na innym oleju i tak dalej. Nie wiem, jak wygląda kaloryka, może podobnie, w tym momencie widzicie na ekranie. O, też trafiłem, no bardzo słony. No właśnie tak, ja też taki jeden słony trafiłem. Jakby ta sól była tak randomowo rzucona, tak, nie? Ale ja też znowu trafiłem na taki gigasłony przed sekundą. No jakby posolili i w jednym miejscu po prostu została masa soli, gdzieś się wcisnęła. Tak wybieram. Zobacz, tu jest, zobacz, ile tu jest soli. No. Wybieram ten, który był. Ja tak samo. Oho, to też jest taki żółtawy. Ej, ale mega podobny do tego mojego, zobacz. Bardzo podobny. Tylko większy. Taki ładny popcorn wizualnie. Ale on skrzypi pod zębami. O Jezu, nie przyjemny odgryzę ucha. Kojarzę ten popcorn smaku. Ale też masz wrażenie, że ma mało smaku? I właśnie kojarzę to mało ile smaku. On jest strasznie nijaki ten popcorn. Jakby jest pusty. Dosłownie, masz wrażenie, że gryziesz tą kulkę, to napompowaną kulkę i nie czujesz nic. I śmieszne jest to, że każda ta kulka wygląda tak samo. Tak. Zauważyłeś to? Każdy ten popcorn ma taką jakby kulę idealną. Tak, ma to i taką kulę. Takie ośmiornice jakby małe, nie? No nie, mi się wydaje, że ja znalazłam faworyta i że on już ze mną będzie do końca. Ten popcorn jest mało aromatyczny, ja chyba wiem jakiej to jest firmy. Jakie? Nie wiem, czy to nie jest Star, czy coś takiego. A mogę się mylić. Oddech. Ej, znowu jest podobny. Też każdy jest napompowany. Nie, inaczej wyglądają. Dobra, zobaczmy. Jest dobry. Jest to jeden z lepszych popcornów, jakie jadłam dzisiaj. Wydaje mi się, że tak. Dałabym to top 1, ten z kina, jeżeli to jest z kina, top 2. I ten top 3. Ja bym dał top 1, top 2, top 3. No czyli jakby podobnie. To miejsce. Jest dobry, ale nie przewyższa tego. Ale jest znowu mało aromatyczny. Ale jednocześnie ma fajny posmak bardzo. I jest mało słony. To też ważne. Ciekawy popcorn. Jest dobry. Jakbym go dostała, to bym mogła go zjeść. To jest ta taka sąsiadka z naprzeciwka, która jest całe życie. Przyjaźnisz się z nią, ale nigdy nie będziesz darzył jej większym uczuciem, ale też nigdy jej nic nie nienawidzisz. Taka typowa sąsiadka osiedlowa. Taka miła, pocieszna, co zawsze są trzy zdania wymieni. Poflirtuję trochę i pójdzie dalej. Flirtujesz z sąsiadkami? W żadnym wypadku. Ale dobry ten popcorn. Przechodźmy do kolejnego. No dobra. I
i to też jest prawidłowy popcorn. Ciekawy jest ten popcorn, bo on jest taki słony w środku, że bierzesz go i nie czujesz językiem tej soli na wierzchu, a jego nagle gryziesz i ta sól jest tak w środeczku, z takim masełeczkiem, tak jakby był nadziewany solą i masłem. No tak, no rozumiem, o co ci chodzi. Bardzo dobry popcorn. Giga fajny popcorn, ej. One są inne w smaku, ale oba są na tyle pyszne, że nie jestem w stanie wskazać, który jest lepszy. Z uwagi na to, że wydaje mi się, że to jest popcorn kinowy. No i nie oszukujmy się, on jest droższy i on jakby też nie jest dostępny tylko w sklepie, a o to chodzi też trochę w tych testach, żeby wybrać coś, co macie dostępnego w sklepie, to ja ten popcorn odrzucam. Chyba, że to nie jest popcorn kinowy, to szapoba dla niego. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest popcorn kinowy. Ten też jest bardzo dobry. Uważam, że jest na razie najlepszy spośród tych wszystkich, na równi z kinowym, dlatego ja go zostawiam. On jest pyszny ten popcorn, bo on jest idealny. On jest idealnie posolony, idealnie zmaślony. Też go wybieram. Bardzo dobry popcorn. No, mega dobre. To był ten moment, w którym nie wiedziałam, co zrobić. To jest ta dziewczyna, która ci się podoba, ale boi się do niej podejść. No tak, no to jest właśnie ten popcorn. Tak zwany crush. No. Poprosimy kolejny. Okej. Ładny. Nie wiem, co oznacza ładny popcorn. No po prostu tak, jak sobie wyobrażasz popcorn, to wygląda właśnie tak. Prawdy. Ten jest wyjątkowo mało słony, jak ta popcorny. Nie powiedziałabym, że to jest jakiś zły popcorn, ale nie pasuje mi jego konsystencja i nie do końca pasuje mi jego smak, po prostu. Coś z nim nie tak. To jest ten jeden wujek na weselu. Paweł. Co? Jak będzie, to się zabawi i będziesz się z nim czuł git, a jak go nie będzie, też ci go nie zabraknie, nie? Tak, nie tak. No. Jest okej, okay, ale to tyle, ale co mogę nie powiedzieć. Ale nie zaprosisz. Jak już przyjdzie, to z nich se będzie, ale zapraszać koniecznie mu go nie zaproszę. I to był koniec, czyli co? To został nasz faworyt. I to mamy wspólnego faworyta. Aha. Oszczędza się, tak? Poprosimy go. Skąd to jest? To jest żabki. Żabkowy popcorn, ale nie ma napisane wyprodukowane dla żabka. TBM. TBM spółka ZO to robi. Polski producent. 84% ziarno kukurydzy, olej rzepakowy i 1% sól. Ten skład taki całkiem spoko się wydaje. Mhm. Dobra, powiedz mi, czy u mnie długo był popcorn kinowy? To ten popcorn co był? Ten żółty to był kinowy. To był kinowy, okej. Okay. A u mnie co było przez długi czas? U ciebie przez długi czas był ten popcorn Amika. Amika? Skąd to jest? Ja go kupiłam akurat w Pepco, ale generalnie on jest dostępny w różnych sklepach. Ta firma ogólnie w Dilzie najbardziej dostępna jest. Okej. Okay. Spoko, dobry jest, bardzo dobry. Widzowie, polecamy wam te popcorny. I kinowy, no. No, kinowy mimo wszystko to jest kinowy, no. Dokładnie tak. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa, pa. Pa.